Witam Was, moi drodzy. Witam Was w ten piękny, cudowny dzień, który się właśnie dla mnie zaczyna. I tak sobie pomyślałam, że otworzę okno. Popodziwiam trochę widoczków za tym oknem. Tego, jakie mamy piękne niebo, chmurki. Tego, że gdzieś tam widzę słoneczko, które się do mnie cieszy. Z tego, że jakiś ptaszek sobie tutaj na drzewku podśpiewuje, można tak powiedzieć. Przyleciał kolejny. I tym, że ten dzwoneczek tak pięknie tutaj gra. O, ptaszki, cześć. I o tym, że jest nowe życie znowu. To wam teraz pokażę tutaj. Cześć, ptaszku. Ojej. Ptaszek sobie tam jest. Dziecię ptaszka. Zagrajmy mu troszkę. Oj, nie widzicie. Dziecię ptaszka. Oj. Patrzy się w moją stronę. Ale fajnie. Oj, drugi przyleciał. Cześć. O. Widzicie? Widzicie. Ale fajnie. I tam na drzewie też szaleje pełno ptaszków. On chyba głodny jest, zobaczcie. One są głodne. Do jedzonka. Tak, nowe życie mamy dzisiaj. Nowe życie. Kolejny piękny dzień, który warto zacząć od fajnej intencji. Zobaczcie, pokażę wam jeszcze tutaj moje drzewko, moją choineczkę. Piękno moje, trzeba trochę oddalić. Nie widzicie, która też wypuszcza nowe życie. Tutaj nowe życie wypuszcza. Wszędzie wypuszcza nowe życie. Takie cudeńko. No, taka fajna choineczka, jesteś super. No. Także tak, moi drodzy. Już wspomniałam, że to jest kolejny dzień, za który można być wdzięczny. Za to, że się obudziliśmy. Czy mamy wolne, czy idziemy do pracy. Praca też jest spoko. Pozwala nam mieć dach nad głową, póki co. Włożyć do brzuszka jedzonko. Ci, którzy jeszcze jedzą, mają te programy jedzeniowe, tak. W tym ja. O, fajnie. Po prostu, żeby pobyć. Żeby być tu i teraz. Być obserwatorem. Całego tego życia, które się dzieje wokół nas. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Kurczę, że ja tego wcześniej nie widziałam. Tyle mnie ominęło. Tyle lat. Ale tak miało być. Gwizdają. Trzy przyleciały na drzewo. Ale to jest normalnie niesamowite. Wystarczy tego posłuchać i już serce się raduje. Przynajmniej moje. Jak mogę sobie tego posłuchać i podoświadczać. Po prostu być. Odnajdywać się w tej chwili tutaj, w tym momencie. Nie błądzić gdzieś myślami w przyszłości. Nie, cieszyć się chwilą. Tak.
Czuję, że chcę dzisiaj do parku sobie pójść, pochodzić troszkę. Troszkę pobyć w naturze. No, wczoraj miałam taki dzień w sumie procesowania. Musiałam podjąć pewną decyzję. No. Ale to nagram pewnie filmik na ten temat, co tam się podziało. Dużo się podziało w sumie. Wiecie co? Nic nie jest stałe, naprawdę. Nic nie jest stałe, nie ma co się przyzwyczajać do rzeczy. Coś jest, potem tego nie ma. I tak to już jest. Jest to część naszego życia. Trzeba to zaakceptować i pozwolić pójść dalej. Odpuścić. Cieszyć się chwilą. Bo ta chwila już nie wróci. Już czasu nie cofnę. Więc cieszmy się chwilą. Na, 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 na. Ach. Nic, kochani. Dzisiaj wam pożyczę, żebyście byli odważni. Żeby tak prowadził was duch odwagi. Żebyście odnaleźli tą swoją ścieżkę. Słuchali głosu serca, nie umysłu, serca. Serce wie najlepiej, co jest dla was dobre. Tylko trzeba się wsłuchać. Trzeba się wsłuchać. Tak jak wsłuchać się w ten dzwonek. Tu i teraz. Cudownego dnia, kochani. Niech będzie pełen blasków.